Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, ale bardzo mroźny poranek u nas na Mazurach. I pragnę się z Wami podzielić słowem, które jest na dzień dzisiejszy, 9 lutego, wyznaczony jako słowa do czytania. I tak pierwszy fragment czytam z Psalmu 56, gdzie w 11 wierszu takie słowa znajdujemy. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę. Drugi zaś fragment, który nas chce dzisiaj prowadzić, czytam z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z 14 wierszu w pierwszym rozdziale. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Przeczytane słowa są dla mnie wyjątkowo ważne. W szczególności dzisiaj, kiedy kończę 40 rok swojego życia, siłą rzeczy budzi się refleksja nad przeszłością. Cisną się na usta słowa psalmisty: to wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, któremu słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Czasami warto spojrzeć w minione lata. W minione lata swojego życia, swojej drogi, wtedy zauważamy, jeśli tylko tego chcemy, wiele Bożych śladów. Wiele momentów i chwil, gdy Bóg interweniował w naszym życiu. W tych mniejszych rzeczach, decyzjach bądź wielkich wydarzeniach potrafimy odnaleźć Boże działanie, aby to dostrzec. Przede wszystkim potrzebna jest wiara i zaufanie, że Bóg towarzyszy w moim życiu. Wiara w to, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Że nie tylko otaczający nas kochani ludzie, nasze rodziny, przyjaciele, współpracownicy, ale przede wszystkim sam Bóg nigdy nas nie opuszcza. To On w Jezusie Chrystusie stał się naszym najlepszym przyjacielem. To On wyszedł do nas, to On nas, w nas budzi wiarę i zaufanie poprzez słowa Ewangelii. Słowa apostolskie skierowane do Tymoteusza, młodego ucznia apostoła Pawła, zachęcają do wytrwałości w wierze, do stania na trwałym fundamencie, fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Dzisiaj są te słowa i do nas skierowane. Moi drodzy, przyszło nam żyć w trudnych czasach. Potrzebujemy wiele cierpliwości, wiele wytrwałości, wiele odpowiedzialności za siebie oraz za naszych bliźnich. Dzisiaj człowiek ponownie jest wystawiony na próbę. Czy nadal jest skupiony tylko na własnym nosie i własnych potrzebach, czy dostrzega w końcu bliźniego obok siebie? Być wierzącym chrześcijaninem to też być odpowiedzialnym i mądrym. Dlatego właśnie zachęceni do wzajemnej odpowiedzialności, która niechaj wypływa z miłości, a nie z obowiązku bądź z obostrzeń, strzeżmy w sercach tego, co nam powierzono. Jezusa Chrystusa, który jest wspaniałym wzorem miłości. Miłości czynnej, otwartej i oddanej bliźniemu. Niechaj miłosierny Bóg błogosławi ten dzisiejszy dzień i prowadzi nas. Niechaj Jego łaska nas nie opuszcza, ale też dajmy świadectwo. Świadectwo, że trwamy i w sercach swoich zachowujemy Boże Słowo.